Ulga na dziecko po rozwodzie rodziców. Komu w jakiej wysokości przysługuje? Jeżeli w stosunku do dziecka obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli jest ograniczona i władza ta jest wykonywana przez oboje rodziców, to każdy z rodziców ma prawo do odliczenia w granicach przysługującego limitu na dziecko. Rozwód czy separacja nie muszą oznaczać utraty przez rodzica prawa do wykonywania władzy rodzicielskiej. Sąd rodzinny, ogłaszając separację bądź rozwiązując związek małżeński, określa także prawa rodzicielskie. Jeżeli zatem nie pozbawia zupełnie tego prawa jednego z rodziców, to przysługuje mu nadal prawo do skorzystania z ulgi na dziecko w podatku dochodowym. Przysługującą kwotę ulgi rodzice dziecka mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji. Zatem jeżeli obydwojgu rodzicom przysługiwała władza rodzicielska, nawet ograniczona, przez cały rok podatkowy, to ulga przysługuje każdemu z rodziców w dowolnych proporcjach przez nich zgodnie ustalonych. Oczywiście muszą pamiętać, że przysługuje im łącznie jedna kwota na jedno dziecko. Ale jeżeli rodzice takich proporcji zgodnie nie ustalili, to zdaniem organów podatkowych ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych, to znaczy po połowie.